widocznie jak się szykowało do wojny, to tata mój już był ożeniony trzeci raz. I miało się urodzić dziecko, chłopak się urodził, Piotr, on się urodził w lesie. Była wykopana dziura taka duża i mogłabym pokazać nawet, gdzie to jest. Drzewo ścięli, bo to do wojny tam trochę się szykowali i ludzie sobie robili okopy w lesie. Ludzie prywatni? Tak, prywatni ludzie sobie uciekali w las, że na przykład tu jest górka, jest widoczność, to oni do lasu, do doliny, do potoka. I tu były takie dekunki wielkie prywatnych ludzi, że było po 10 rodzin w takim wąwozie. Bo to we wąwozie. Tu są takie skarpy i doliny. Siedzieliście w tych dolinach? Tak, to w tych dolinach robili doły, zakładali jakiś tam kawał drzewa o gałęzi, na wieś przykryli czymkolwiek, żeby przynajmniej nad łóżkiem nie lało. I tam się taka okopa była u nas niedaleko domu, idąc na park, w parkowym lesie. W parkowym lesie? W parkowym lesie. To mieliśmy tam, ile, 20 metrów do tej dziury. Blisko domu, bo dom był przy samym lesie. I schowaliście się wtedy tam? I tam mieszkali, tam stała krowa. Mieszkali tam cały czas? Tak. Jak rozwalili dom, to siedzieli w lesie. No ale tak, ale zanim rozwalili dom, to... To chciałam powiedzieć, że jak strzelali stamtąd, to dłuższy czas ten front stał. I nie wiedzieli, i bili na tę stronę, i bili, i nie mogli trafić. Gdzie chcieli, stąd idą pociski na pocieżkę. I nareszcie gdzieś wypatrzyli, że tak jak jest dach, dom stał w tę stronę, pocieżka tam, tak miał dach, prawda? Tak. I tu zawsze było okienko. Tak. Patrzyli tam na pole i żeby widzieć, i były okienka. No i jak wypatrzyli jednak, że to z tego okienka. I wtedy ciężkim sprzętem w dom i rozwaliło się wszystko i spaliło się. Żona ojca urodziła w tej dziurze? Tak, chłopaka w tej dziurze, to był pierwszy mój brat rodny, bo myśmy byli ostatnią rodziną. Dobrze, a to było w jakich miesiącach mniej więcej? Kiedy on się urodził? Nie pamięta pani? A on się urodził w 15 roku, ale on się tak jakoś urodził, jak podczas tego frontu. Tak. No i tak, że to ani dziecku coś dać, dziecko płakało, to prawdopodobnie, że mama robiła taki pętelek, ja wiem, z czegoś, no nie z maty, a gdzie tam watę szukał wtedy, ze szmaty, tak chciałam powiedzieć. I cukru dawała. Gudzełek taki, bo i dawała soli do tego. Soli? Soli, bo cukru nie było, ale wtedy to się jadło i sól, i cukier. Cukru nie było, ale chleb jak chcieli zjeść, że to był omaszczony, to posypywali solą. Pokropił wodą, żeby nie... Ale wyście mieli krowę, tam pani mówiła. No to... Krowa nie zawsze ma to mleko, ale w ten czas tak, jak mówię, że jak wtedy to było, nie miała. No to nie wiem jak było, ale w każdym razie, że to chodziło o to, żeby ssało dziecko. Ssało, matka pokarmu. Bo matka nie miała na tyle pokarmu. I przeżył. A dziecko, tak, i przeżył, był najstarszy syn. Najstarszy, pierwszy. Ale potem wyszło z tego, chyba mieszkali tam trochę w tym, póki coś nie skleili. Z tych odpadów, co zostały, to tam skleili coś, bo tam były jakieś ściany, jakieś boisko. To coś było, to jakieś tego drewna troszkę zostało. I w ten czas już jak... Lepianki nie? Jak już ustały te wszystkie strzały, jak już te przeszło, to pokój się zrobił, to tam z tej łysej góry, jak mówię, gdzie były dekunki, co wojsko mieszkało dłuższy czas, podawali tym, co się domy rozwalili, rozdawali to drzewo, co nacięli i robili tam te budy w ziemi. Okopy, tak. Okopy.
A to takie bunkry były na to mieszkanie ludzi. Tak, tak. To z ubraniem, ze wszystkim tam byli. Dostaliście drewno z okopów i... No to w ten czas dostaliśmy drewno z okopów, to nie tylko my. Bo komu tutaj było w pobliżu, a kto był taki, jak to się mówi, sprytny i trochę chytry i taki, zaradny, i taki gospodarny, tak. To poszedł pierwszy. No tak, a mój ojciec, że był taki skromny, a to sobie myśli, to jak mi się przecież rozwaliło, to oni mi powinni sami dać. Ja mam małe dzieci, przecież to jestem pierwszy na planie, nie? To żeby mi dali. A oni dawali temu, co przyszedł. I rozebrali te bunkry, nawlekli sobie drzewa i sobie domy postawili. A mój tatunciu nie poszedł. A jak on już widział, że już ten się stawi, ten się stanie, zaczęły się kłopoty, a ty wziąłeś drzewo, a wziąłeś drzewo, mógłeś iść, mógłeś wziąć. Poszedł patrzeć i dostał ogryzki. A te ogryzki to już było to, co było zgnite. Bo to trwało czas dłuży w ziemi, leało po tym, no. I także przyniósł to drzewo, no potem poobierał, poodrzynał to do opału, bo się też paliło drzewem. Pieniędzy nie było na... Bezrobocie było też przecież, jak to po wojnie zawsze bieda. No i poskładał to drzewo, ale to było za malutko tego. No to jak było malutko, to stało i stało i stało i znów go zalało i znów zgniło na kupie. Ale w tym samym miejscu stawiał? Obok. Dom przy domu. No, a z tego zrobili, co było, to tylko był piec i jedna izba. I w tej izbie tak były te dzieci takie i siakie, i bida.